Studio Lato, Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Lato, proszę Państwa, a skoro lato, to słońce, a skoro słońce, to piękna opalenizna. Większość z nas chyba marzy o takiej fantastycznej, złotej opaleniźnie. I dzisiaj o opalaniu i o tym, jak skórę do opalania przygotować i w ogóle jak z tą skórą postępować latem, porozmawiamy z moim gościem, Martyna Kotecka, kosmetolog w naszym studiu dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie, będziemy rozmawiać o opalaniu, ale zacznijmy w ogóle od pielęgnowania skóry latem. Jak podejść do tej pielęgnacji skóry, kiedy za oknem 30 stopni na plusie i słońce? Najważniejsze, żeby pamiętać o podstawowych zasadach naszej pielęgnacji, czyli odpowiednim oczyszczeniu skóry, niezależnie od pory roku. Tutaj używamy na przykład emulsji oczyszczających, bądź żeli micelarnych, bądź też jakichś kremów do demakijażu czy olejków. Mhm. Kolejnym etapem mamy złuszczenie. No i tutaj musimy dobrać to złuszczenie odpowiednie do naszej skóry, czyli możemy korzystać z peelingów mechanicznych bądź enzymatycznych. Jeżeli mamy problem z dobraniem takiego peelingu, można udać się po porady do specjalisty. No i kolejny etap, no to bez wątpienia odżywienie i nawilżenie skóry. No i tutaj możemy podzielić tą pielęgnację na dzienną i nocną. Nocną stosujemy takie kremy bardziej bogate w składy, w peptydy, witaminy, takie, które dadzą ukojenie nocą, kiedy nasza skóra się regeneruje. Natomiast w tej dziennej pielęgnacji używamy kremów, które są lekkie, zwłaszcza latem. Mhm. Dobieramy takie emulsje, emolienty lekkie, które nie obciążą dodatkowo naszej skóry, a dadzą ukojenie w postaci nawilżenia i odżywienia skóry. No czyli lżejszy krem. Lżejszy krem. No mhm. i nie zapominajmy o fotoprotekcji, czyli kremach z filtrem. No właśnie, bo o opalaniu jeszcze powiemy i o kremach z filtrem też powiemy, ale powiedzmy zanim o opalaniu, o codziennym makijażu. Czy musimy zmienić podkład na lato, czy nie wiem, malować się mniej, jak to wygląda, no bo jak jest gorąco, to wszystko z nas po prostu płynie. Spływa, oczywiście. Mhm. Tutaj musimy zadbać o kosmetyki lżejsze. Jeżeli chodzi o pudry, to najlepiej stosować pudry mineralne. Jeżeli podkłady, to też takie lekkie, najlepiej beztłuszczowa konsystencja, która nam świetnie zapobiega odkładaniu się podkładów na skórku i tworzeniu zaskórników. Mhm. A są takie mgiełki utrwalające makijaż, to jest dobry pomysł na lato? Oczywiście. Mgiełki jak najbardziej, one utrwalają te substancje mineralne, które są w kosmetykach takich lżejszych. I też świetnie tutaj się sprawdzą toniki, takie odświeżające skórę w ciągu dnia. A jeśli już o mgiełkach mówimy, są też takie mgiełki wodne, po prostu nawilżające. Woda termalna. No właśnie. Też świetnie nawilży naszą skórę i no, zapobiegnie też utracie wody z naszego organizmu. Tutaj też musimy pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody. Bo skóra też lepiej wygląda, jak jest nawodniony organizm. Powiedzmy o opalaniu. Zacznijmy właśnie od tych kosmetyków z filtrami. Przecież chcemy się opalić i chcemy mieć tę złotą, o której mówiłam na wstępie, opaleniznę. No to po co nam te filtry tak naprawdę? Nie każdy fototyp, nie każda skóra może się opalać. Mówi się, że czym jaśniejsza skóra, tym większy krem, ten krem z filtrem powinien być zastosowany. Jeżeli chcemy, nasza skóra ma w sobie trochę takiej melaniny, która, dzięki której może się opalić, możemy zastosować krem z niższym filtrem. Natomiast no, wymagane jest, żeby ten krem jednak nakładać i uniknąć poparzenia, bo nigdy nie wiemy, kiedy nasza skóra ma dość tej kąpieli słonecznej i no, tutaj trzeba bardzo uważać. No właśnie, łatwo przesadzić, bo chcemy być opalone szybko, żeby za długo się nie smażyć na tym słońcu, skutecznie, żeby długo ta opaleniza przetrwała i żeby uniknąć schodzenia skóry, co wygląda po prostu bardzo nieestetycznie. Jak to zrobić, żeby było skutecznie i przepięknie w efekcie? No i bezpiecznie. Mhm. To najlepiej udać się na takie opalanie natryskowe. Ono jest w sumie najbezpieczniejsze. Jeżeli chodzi o kąpiele takie słoneczne, no to tutaj też trzeba pamiętać o tym złuszczeniu, nawilżeniu skóry, również regeneracji skóry po opalaniu. Nie powinniśmy przebywać dłużej niż 3-4 godziny na takim słońcu. No też zależy od pogody wszystko i od intensywności, od miejsca, w którym się znajdujemy. Jednak no,
trwałość opalenizny uzależniona jest od skóry, bo ta sucha skóra będzie się bardziej złuszczała, ta opalenizna szybciej nam zejdzie. Dodatkowo no, taka skóra wymaga większej pielęgnacji, większego nawilżenia i częściej ulega poparzeniom, więc no, tutaj takiego złotego środka nie ma. Mhm. Ale im bardziej to ciało przygotujemy do opalenia, tym jest szansa, że ta opalenizna będzie dłużej z nami. Dokładnie. Mhm. Mówiłaś o opalaniu natryskowym. To jest pewnego rodzaju nowość, bo chyba zaledwie od kilku lat na polskim rynku. No dobrze, a jak się ma opalenie natryskowe, nie wiem, do basenu, do kąpieli w morzu, czy to nam nie zejdzie w ciągu dnia? No trochę schodzi. Mhm. Nie ma co ukrywać, trochę schodzi, natomiast jest to fajna alternatywa. Może i by trzeba było częściej powtarzać, jeżeli ktoś chce utrzymać mocną intensywność takiego opalania, ale na pewno jest to o wiele zdrowsze dla naszej skóry niż taka ciągła ekspozycja na promienie UVA czy UVB, które no, wpływają na fotostarzenie skóry i niszczenie, no i przyspieszają starzenie. Ale opalenie natryskowe to jedno, a drugie to samoopalacze. To od jakiegoś czasu? Podobnie. No właśnie, podobnie. Ale to jest wielka sztuka, opalić się samoopalaczem tak, żeby było pięknie. Dokładnie. Niektórzy mają problemy z tak zwanymi smugami na ciele, więc no tutaj lepiej udać się do osoby, która nam wykona takie rozłoże równomiernie ten samoopalacz i wtedy unikniemy tych smug. Mhm. Kiedyś bardzo modne było korzystanie z solariów. Prawie każdy z solariów korzystał i chodził, opalał się w solarium. Teraz mówi się, że raczej niezdrowo. Zdrowo, niezdrowo? No dalej utrzymujemy wersję, że niezdrowo. No niestety, tutaj mamy większe natężenie tych promieni UVA, UVB, dlatego to opalanie jest szybsze, natomiast no, szkody w skórze są jeszcze większe niż po takiej zwykłej ekspozycji na słońce, więc raczej unikamy, staramy się nie korzystać z tego typu miejsc. No, później te procesy starzenia gorzej jest odwrócić niż zapobiegać. No to opowiedzmy o tych szkodach, czyli jakie szkody może wyrządzić nadmierne wystawianie się na słońce czy tam na solarium? Przede wszystkim wytwarza się dużo takich wolnych rodników, które mają ogromny wpływ na proces starzenia. Ucieka nam woda z naskórka, która nam no, odwadnia, to efektem jest odwodnienie skóry, utrata witamin, peptydów, więc to wszystko wpływa też na no, osłabienie włókien kolagenowych przede wszystkim, stąd ten proces starzenia. I to wszystko razem ma ogromny wpływ później na wygląd naszej skóry. Czym częściej korzystamy z solariów, tym szybciej się starzejemy. Mhm, i nie da się tego jakoś odwrócić jesienią, no, cudowny to zabieg. Można delikatnie odwrócić, jednak no to całego procesu komórkowego nie przywrócimy. Mhm. Czy dieta, odpowiednia dieta ma wpływ, bo woda wiemy, że ma wpływ na wygląd naszej skóry, ale odpowiednia dieta ma wpływ na wygląd naszej skóry? Oczywiście. Dieta dostarcza nam witamin, minerałów, makro, mikroelementów, które wpływają na wygląd naszej skóry. No, musimy pamiętać o tym, że skóra to mapa naszego organizmu. Jeżeli coś dzieje się na skórze, to znaczy, że czegoś brakuje wewnątrz. Mhm. No i tutaj należy się skupić na tym, żeby dostarczać jak najwięcej tych substancji witaminowych, które nam odbudują skórę, odbudowują nasz organizm i zadbają o prawidłowe funkcjonowanie. Mhm. A powiedzmy jeszcze o takim cudzie ostatnich lat, jak makijaż permanentny. To jest coś fantastycznego, jeśli ktoś się zdecyduje, bo możemy wskoczyć do basenu bez problemu, nie musimy pilnować rzęs i tuszu na rzęsach, no ale z drugiej strony zdecydować się nie jest łatwo. Jak to zrobić, żeby ten makijaż był dopasowany do nas, żeby nie spowodował, że będziemy mniej atrakcyjni, tylko odwrotnie. Jak się do tego przygotować i na co się decydować? Przede wszystkim trzeba udać się do specjalisty, który nam dobierze odpowiedni kolor, kształt, dobierze tak, żeby to było proporcjonalne z naszymi rysami twarzy. Dodatkowo dobrze dobrany pigment, bezpieczny dla zdrowia. Musimy pamiętać o tym, żeby takie zabiegi wykonywać poza okresem letnim, ponieważ no, latem trudno jest przetrwać ten okres gojenia się skóry, bo jednak jest to zabieg bardziej inwazyjny, ale no, sprawia to, że zawsze wyglądamy ładnie,
mamy wszystkie atuty urody ładnie podkreślone, czy brwi, czy oczy, czy usta, czy nawet teraz taka jest moda na cienie, na powiekach, nawet róż, więc no tutaj możemy wykonać sobie taki trwały makijaż no, na dłużej i z tego, dzięki temu będziemy zawsze ładnie wyglądać, czy w deszczową pogodę, czy na basenie, czy w słoneczną porą. Mhm, ale może być tak, że moda się zmieni i mamy permanentnie zrobione brwi, które, nie wiem, za 5 lat już będą totalnie niemodne. No, w chwili obecnej nie ma takich problemów, ponieważ cząsteczki pigmentu są tak małe, że po jakimś czasie ulegają wyłuszczeniu. Więc po jakimś czasie możemy wprowadzić drobne zmiany i poprawić nasz makijaż. Z reguły wykonuje się takie dopigmentowania po około 2 latach, więc no, tutaj mamy na bieżąco kontrolę nad kolorem i kształtem. To już to nie jest tatuaż. Opalajmy się zatem, ale z głową, nie chodzimy do solarium, opalanie natryskowe jak najbardziej, korzystajmy z lata. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Martyna Kotecka, kosmetolog, była moim i Państwa gościem dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i korzystajmy z lata, oczywiście z umiarem. Do zobaczenia.